Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej nagrywce w duetu Izak and Rojo, którego widzicie o tutaj. Niespodzianka! Niemożliwe, że spodziewaliście się prawdziwego Roja w tej sytuacji, u niego w pokoju. Niemożliwe. Tą samą wejściówkę mieliśmy wczoraj u mnie, czy tam przedwczoraj. Czy albo tydzień jutro, temu, albo pojutrze. Gdzieś, szukajcie. Dokładnie. Moi drodzy, nagrywka z gry Overcooked, czyli standardowo w koopie obok siebie będziemy gotować ludziom. Tak, tak, zgotujemy im pyszny los, moi drodzy. Overcooked, początek gry macie u mnie na kanale. Dokładnie. Dwie pierwsze plansze i tutorial. Teraz dokładnie robi tak. Naprawdę gorąco. Tak. 200 punktów, zobacz, kurczę, żeby mieć trzy gwiazdki. I spać jeszcze raz. Tak. I teraz, słuchajcie, będziemy na pirackim statku. I tutaj będzie coraz trudniej, widzicie. Ty jesteś po lewej stronie, jestem po prawej. I teraz mamy już trzy składniki. Dobra, pierwsza pieczarkowa zupa. Dobra, jedziemy. Kładę. Okej. Topuj. Ja sobie ja ci pomogę z drugiej strony. Jak ci będzie wygodnie? Bierz sobie kolejnego i ty później możesz zanieść do zupy do tego. Do zupki. I niech się gotuje w tym czasie. Wezmę talerze. Podwójne, potrójne, tak? Potrójne. Tak, potrójne. Standardowo zawsze potrójne tutaj. Okej. Okay. Tu ci przyniosę talerzyk. I kolejna zupka będzie pomidorowa, więc możesz już czopować w międzyczasie. W sumie tak. Nie ma czasu. Nie ma czasu. Czopujesz, to możesz podać zupkę wtedy. Mhm. Tutaj na talerzyk. Dobra. Od razu rzucić. Wow! Bierz zupę. Halo! I teraz, o, teraz ty sobie to, ty to weź. Weź tą, weź tą zupę teraz, bo już masz ją. Dobra. I oddaj ludziom do tego. Dobra, poszło. Dobra. Tu bierz, a ja sobie wezmę tego pomidorka. Dobra, teraz ja ci pomagam. Dokładnie, dokładnie, no. Tu masz pomidora. Dobra. Daj sobie od razu ten gar na ten, żeby ci nie zawadzał. Aha, i tu jeszcze kule armatnie ci przeszkadzają. Tak, podawaj mi cebulę teraz, no. Tylko ja przerzucę ci te talerze bliżej gara. Spoko, teraz możesz teraz zakładać już. Dałem ci talerz zupy. Tak? Dobra, poszło. Spoko. O, zmiana ról będzie? Aj! Tak, teraz będzie taka zmiana ról. Tutaj możesz pakować już do garnka cebulę. Ty już masz tak, dwie. Dobra, okej. Okay. I ja już biorę pieczarki, ci od razu te kładę. Dobra, zaraz dam tutaj talerz, bo jest po mojej stronie. Genialny patent na ten. No, no. Biorę talerze i musisz mi zalać zupę teraz. Znaczy, dobra. Talerz, musisz mi zalać. Już ci daję. To się jara zupa. Dobra, masz. Okej, jest, super. Mhm. Dobra, i teraz tą pieczarkową trzeba będzie dokończyć. Jeszcze sobie poczopuję jedno. I ja już daję pomidorki. Poczopuję pomidorka jednego. Tutaj drugiego. O, udało mi się jeszcze. O kurde, musimy mi to podać po prostu. Tak, tak, tak. Podaj talerze. Mi talerze, masz tutaj talerze, weź sobie to zupę po prostu. I kliknij na tym. O, i tak, właśnie. I teraz jeszcze jednego pomidorka potrzeba. Nie, halo. O. Czekaj, dobra. Zdążę poczekować raczej. I nie, już ci możesz talerz podać, podasz mi możesz kolejny talerz, dokładnie. I cebulę mi już podaj. Dobra. Tu masz zupę za lamą. Bang, kolejną cebulę poproszę jeszcze. Jasne, już się robi. Spokojnie. Patrz, kurde, jaka współpraca w ogóle, jest. Ale jest świetna współpraca. Dobra, i pomidorki teraz będą. Tak? Tylko ty już, wiesz dobra. Co, po tej stronie... Tam jesteśmy trochę zamknięci. Tak, ja idę na drugą stronę teraz. Dobra, dobra, odłóż ten i zmiataj. Zmiatam i podajcie już pomidory najpierw, wiesz? Trzymaj pomidorka. Będę to jednego, drugiego, ten nie, ale ten tak. Tutaj ci podaję, a ja już idę oddać zupę, to nie wystygnie. Spoko. Dobra. Pakuj kolejnego pomidorka. Tu kolejna a nie, cebulę. Dobra, okej. Okay. Dobra. Chciałbym ci cebulę w międzyczasie. Pomogę. Pomidorową ci leję. Dobra, lej mi pomidorową. Ja ci poczuwałem cebulę, możesz pakować. Dobra, aj. Dobra, udało się. Dobra, to ja już sobie tą cebulę wezmę. Dobra, więc tak, przygotuję ci talerzę no. cebulową. Pieczarki mi teraz podawaj, dużo pieczarek. Dobra. Spoko. Dobra, ja tego pomidora na razie wywalam, nie jest nam potrzebny. Jeszcze czarki, zrobię ci zupę. Dobra. Proszę bardzo. Poszło. Spoko. Daję talerze. Okay. Dobra. Czarki już nie, teraz cebulę poproszę, wiesz? Tak, dobra. Tak to wywalam na razie. I zaraz ci zalam zupę. Dobra, proszę bardzo. Dobra, ci następnym razem ten talerz dam. Aj. Dobra, teraz to mówisz tutaj. Dobra. Proszę. I cebula tu jeszcze ci pokroję od razu. O, we dwójkę można szybciej. A, widzisz, jakie czary. No. Dobra, rozgrywam sobie tam. Już teraz podaję talerz. Okej. Okay. Tu jeszcze pomidorka podałem. Muszę sekund. Dobra, jeszcze rozdążymy tego jednego. Jeszcze jednego pomidora, tam jeszcze podaję talerz. Podaj mi garnek. Dobra. I masz szybko pomidory wygotuj jeszcze. Dobra. Może się uda wygotować zupę. Przytulę, talerz mi przygotuj.
nie zdążymy tego. Ale i tak, patrz, 224 miało być 200, więc byliśmy dużo ponad kreską kule. Stary, ale jaka współpraca, te kule, dwie piąteczki. Dokładnie i, tak. I trzy gwiazdki i nie wiem, czy wiecie, jakie są zasady, ale za jedną gwiazdkę jest łapka w górę pod filmem, za dwie gwiazdki jest subskrypcja, a za trzy gwiazdki dzwoneczek jeszcze na kanale, także musisz zrobić łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. A za cztery gwiazdki, to już piszcie mail. Właśnie, to nie jest tak, jak słuchajcie, jak u innych youtuberów, że mówimy, zostawcie łapkę w górę pod odcinkiem i koniec i żebrzemy o lajki. Nie, my osiągnęliśmy coś. Zrobiliśmy tak. duży, dobry wynik. 224. Widzieliście kiedyś taki tutaj? Na pewno nie, bo tego nikt nie nagrywa, więc jesteśmy pierwsi. Dokładnie tak. Może ktoś nagrywał. To będzie kotek serii Izaki Rojo. Na pewno ktoś nagrywał, żeby nie było. Później ktoś napisze, że ukradliśmy tę grę komuś i będzie smutne, ale no. Idziemy dalej, słuchajcie. 224 są, gwiazdki są. Patrz, mam achievement na koncie. Zaraz moi znajomi zobaczą, w co gram. The pieces I ate, sorry. Okej. New chef. Odblokowaliśmy kota. Ten kot jest ewidentnie ten z piekielnej kuchni. Ten kot to niech pójdzie na ryby. This cat goes fishing. Aaaa! I teraz już tagi wrzucam w tym momencie. Cat goes fishing i Mandzio. Dziękuję. Ten. To trzeba bliżej, żeby był efekt. Właśnie. Ten. To jest czas na sitcom, wiesz, czas na reklamy. Widzę, czy subskrybujesz te kanały. No jednak nie. Ale wiesz, z figurkami to nie jest tak, że po prostu tak fajnie są, tylko że przez to, że one są za mną, to ja czuję się, jakbyście byli koło mnie, nie? Tak samo jak kiedyś bardzo kochałem swoją ex-dziewczynę, jak jechałem z nią gdzieś tam do hotelu, to nawet sobie jej zdjęcie stawiałem koło łóżka. Nieźle. Mimo, że ona była obok fizycznie. Nieźle, to ja nie stawiam sobie zdjęcia koło łóżka, bo to jest czas, kiedy można odpocząć. Tak. A nie, znowu się na mnie patrzy. dobra, jeszcze jedna spacja i lecimy, moi drodzy, teraz już będzie, słuchajcie, grubo. Teraz już tak. Będzie naprawdę grubo. Burgery. Kto lubi burgery? No nie wiem, łapka w górę. Może już wystarczy, ale patrzcie. Burgery i how to make a basic burger. Musi mieć bułkę i mięso. I macie burgera. Także Izak and Rojo nie tylko bawi, ale także uczy ten duet. Dokładnie tak, na pewno zdrowego odżywiania. Dobra, musisz mi podawać chyba, a nie wiem, ja ci pomogę. Tak, bierzemy najpierw bułkę, której się nie czopuje akurat, ale się mięso chyba czopuje, wiesz? Mięso się czopuje i później się je smaży. Czyli tak, na patelnię się bierze mięso, widzisz? Dobra, okej, okay. To musimy mieć jakiś podział obowiązków, fajnie. Tak, dokładnie. Ja będę smażył mięso. A ty Izak, to jest to, że ty sam masz to robić. bo to jest pewnie, że to jest nasza wspólna restauracja. Dobra, teraz ci podaję. Ej, czy ja nie dałem samej bułki? Co zrobiłeś? No bułkę dałem samą. Podawaj mi tutaj talerze bliżej, wiesz? Dobra, okej, okay, nie. I teraz tak, i bierz sobie też szybkie rzeczy. Ale chcesz ja tą samą bułkę? Tutaj w ogóle tak, wiesz co? Gdzie mam to dawać? Na patelnię? Czekaj, zróbmy tak, inaczej, zrobimy restart za chwilę, ja się wszystko wytłumaczę jeszcze, nie? Patrz, tutaj masz tak, żeby... Po pierwsze tak, musisz mieć talerze, zobacz, na talerzu dopiero możesz dawać bułkę, której nie smażysz, w ogóle nic z nim nie robisz. Patrz, na talerz stawiasz bułkę, później bierzesz steka i kładziesz na talerzu, no nie? A później bierzesz jeszcze sałatę, dokładasz do tego i jeszcze pomidorka i dokładasz do talerza, nie? To był dobry burger, Robert. To był dobry burger. I tyle zacznę. Ale jestem bogiem ignorancji. Po lewej stronie górze masz te przepisy. I tak, jeden burger masz, widzisz, sałatą z szynką, sałatą, mięsem i z pomidorem. Mm-hmm. Inny masz tylko mięso i buła. Inny masz bułka, sałata i mięso. I trzeba patrzeć, wiesz, które idą i które są najszybciej. Więc będziemy musieli to pakować. Więc tak, robimy akcję taką. Ty po swojej prawej stronie, bo ty będziesz po prawej teraz. No. Będziesz przenosił talerze w to miejsce, nie? Te sześć pól tutaj, to będzie miejsce na talerze i tu będziemy pakować wszystkie rzeczy. Dobra, ja będę smażył mięcha. Albo na dole, o te trzy na dole, wiesz? Ja będę ci mięsa kładł na górze i generalnie sobie smaż od razu mięso jak najwięcej, nie? Nawet cztery na raz. Jak się ugotuje, wszystkie mają mięso. To sobie zdejmuj tutaj, wiesz, w to miejsce gdzieś mniej więcej, nie? Dobra. Tu sobie w razie czego stawiaj po prostu mięcha i tyle. Jasne. I wtedy będziemy sobie pakować na talerz to, co będzie trzeba. Dobra. Nie, daję restart, wraca, okej, okay, dobra. I teraz spoko. Od razu... Teraz się musimy wymienić, bo jestem po tej. Tak, spoko. Znaczy od razu można poczapać mięcho. Ja ci od razu czapuję mięcho i stawię je na... Dobra, nie ma problemu. Proszę bardzo. I sałata będzie potrzeba. Niech się to robi. Okej, tu ci daję sałatę. Możesz sobie przynieść od razu ten... Talerz sobie od razu przynieść. Ja ci to od razu podaję, wiesz co, będę pakował kolejne mięsa od razu. Dobra, ale nie pomagaj mi za to, że się mam sam nauczyć, a talerze miało być na dole, żarty miało być tu. Dobra, to trzymaj. Dobra, tu już daję kolejny. Okej, mam gotowe mięso. Tak, to kładź na talerz od razu. Poszło. No i bierz sobie teraz bułkę, sobie bierzemy tutaj. Tak. I sałata jeszcze i oddajesz to do tego. Mhm. No jasne.
No dobra, mam kolejne mięcho, daj ci na talerz niżej, tu, hop. Ja ci podaję mięcho, kładę bułę i jeszcze jest potrzebny, nie, jeszcze pomidor jest, będzie potrzebny. I sałata, zaraz ci to podaję. Dobra. Więc już to zakładam i zaraz to będziesz mi podawać dalej. Dobra, możesz oddawać już. Okej. Okay. Ja od razu kuczupuję dwa mięsa, żeby niech się smaży w międzyczasie. Ja już mam dla ciebie mięso tutaj, o, dobra. Chciało. Spoko. Tu masz mięsko jedno takie. Dobra, okej. Okay. A ja tutaj kładę bułę, bo ktoś chciał tylko bułkę z mięchem, możesz to oddać od razu. Dobra, okej. Okay. Mięso ci się pali, jak coś. Dobra. Zdejmij i podawaj tej talerze, nie? I będzie trzeba jeszcze zmywać te talerze, więc... Tak, racja. Ja też jest... Dobra, więc sobie to już niosę tutaj. Dobra. Tą bułę normalną mogę... A nie. Nie, jeszcze tutaj będzie trzeba pomidora dołożyć. Dobra, okej, okay, poddołożyłem. I daj jeszcze sałatę, czekaj, sałatę. Tak, jeszcze. Dobra, dawaj sałatę. Dobra, ja już to niosę. Oddawać, no. Bang, poszło. Pali się ten. Dobra. Brudne naczynie będziesz musiał mi też podawać, wiesz? Dobra. Ja już idę je pomyć. Dobra, okej, okay, no, spoko. Tutaj jest bułka potrzebna jeszcze. Aha, bo on już kilka pod rząd taki ochrony. Dobra, no nieważne. Dobra, a to dobra, mamy przynajmniej te. Dobra, sobie. Okej, tu ci będę rozkładał talerze, tak jak się omawialiśmy. Mhm, spoko. Bułka, jest, będę podawał mięso zaraz, bo... Dobra, jest, mięso już jest zrobione. Dzięki. Hop. Spoko. Dobra, kolejne. Biorę bułkę i sałatę i tu masz gotowe mięcho, możesz dać. Dobra, okej. Okay. Dajmy, poszło, dobra. Spoko. Biorę kolejne mięcho, nie, możesz pakować tam. Dobra, jasne. Niech się smaży. Dobra, czopuję panie, już. Czopuj. Jeszcze jedno ci daję tutaj. Dobra. Tu ustawiam talerze na dole. Mm-hmm. Teraz będzie potrzebna. A, sałata jeszcze będzie potrzebna. O, tu ci kładę to. Mm-hmm. Daję ci od razu widorka. Mm-hmm. Mięso ci pali. Dobra. I tu masz pakować na talerz. Dobra, poszło mięso na talerz środkowy. O kurde. I możesz tam wszystko wrzucać. Dam sałatę. A da się tak połączyć? Tak, jeszcze, da się, jeszcze da się i podmienić. Proszę, palić się mięso. Dobra. To oddaję już. Mhm, dobra. Tyle talerze do mycia. Mhm. Znowu ci mięso pali jak coś. Mhm. Dobra, to będzie potrzebna bułka, będzie potrzebna. Na talerze będzie trzeba potrzebna. Będzie potrzebna. Dobra, dobra. Tam talerz. Na bułce możesz kłaść też talerz po prostu, wiesz? Mhm. Tak? Aha, tak. Bo to jakby przekładasz. Mhm. Dobra. Zróbmy to. Tutaj talerzy. Dobra. O. Spoko. I jeszcze mięso jest potrzebne, czyli tutaj. Tak, ono jest gotowe. Można to odłożyć. Tak. Dobra, teraz bułka tylko i mięso. Więc też dobra, spoko. Mięso już jest. Czekaj, nie. Dobra. Tutaj. Pokaż i oddawaj tym ludziom. Dawaj ludziom od razu. Dobra. Nie, ale przyjaciel. Musisz zanieść ludziom jeszcze, nie? No tak, ale nie wypchnąłeś. Sorry. O, poszło. Dobra, cztery. Poszło. Dobra, proszę okay. Mięso. Pakuj mięso, które tak. Na gaz, bo nie mam w ogóle żadnego mięsa na gazie. Dobra, poszło. Proszę bardzo, tutaj ten. Kolejne. Kładę tutaj talerze. Dobra, te. Teraz sałato będzie potrzebne. Jak się robi mięso, tutaj masz już gotowego prawie burgera, nie? Tak, też pakuję bułkę. 11 sekund, kurde, dobra. Wiesz co, ja biorę to, przesuń się. Dobra, podmieniasz? Dobra, poszedł. 252, a było 250? Akurat trzeba by... Czekaj. Czekaj, nie pamiętam ile było. Ile było? A nie 200? 280 trzeba było mieć. O kurde. To grubo. Niestety. Moi drodzy, dziękujemy ślicznie. Coś nowego, coś ciekawego. 250. No, jednego burgera chyba zabrakło, tak mi się wydaje. To powiedzmy, że ktoś z was może nie kliknąć w dzwoneczek. No, ktoś może nie kliknąć. Ale to tak, no, tak kilka osób. Uczciwie. Ale to już, widzicie, jak to już był większy poziom, aż się zapociłem, słuchajcie, aż mam ochotę zjeść burgera, nie wiem jak wy. No, ale dziękujemy serdecznie. Jeżeli chcecie więcej w ogóle takiej gry na kanale, to napiszcie, to jak będzie kolejna okazja, żeby się spotkać, to dajcie znać w komentarzach, po prostu nagramy jeszcze dla was kolejne części Overcookta i kolejne poziomy, i kolejne restauracje i kolejne dania, bo to się już wszyscy razem uczymy. Pamiętajcie, jeżeli chcecie burgera zrobić, to potrzebujecie bułki, mięsa, sałaty i pomidora, macie burgera. Dokładnie tak. I to powiedziała osoba, która ma z tyłu pusty talerz. Z jakiegoś powodu. I z jakiegoś powodu jestem najedzony. Tak. Serdeczne otoczenie. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.